40 powodów, dla których nie jestem ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem. Dlaczego opuściłem ruch charyzmatyczny, ruch zielonoświątkowy, do którego byłem kiedyś zaliczany ponad 30 lat temu. Zapowiedź chrztu Duchem Świętym miała miejsce przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Przed dokonaniem dzieła odkupienia Pan Jezus Chrystus zapowiedział swoim uczniom przyjście Ducha Świętego. Po zmartwychwstaniu mówił o tym wydarzeniu jeszcze wyraźniej. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Tak mówi Słowo Boże zapisane w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 49 werset. Obietnica Ojca i moc z wysokości są określeniami odnoszącymi się do mocy Ducha Świętego, co wynika jasno z dwóch fragmentów w Dziejach Apostolskich. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 4-5 wersetu oraz 8 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. Jak dla mnie te fragmenty dowodzą ponadto, że wydarzenie to miało mieć miejsce w najbliższym czasie w Jerozolimie. Co więcej, Pan Jezus nie wspomniał już uczniom ani słowem o chrzcie ogniem, czyli o sądzie, lecz mówił wyłącznie o chrzcie Duchem Świętym. Tak, i przechodzimy czasowo potem do takiego wydarzenia, które miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, nazywanej czasami Dniem Zielonych Świąt. I Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica, była charakterystycznym momentem. Niewiele dni później, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, od 1-4 wersetu. Było to jednoznaczne wypełnienie zapowiedzi Jana Chrzciciela oraz obietnicy Pana Jezusa. Co takiego stało się zatem w Dzień Pięćdziesiątnicy? W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział od 2-4 wersetu, czytamy o czterech sprawach, którym chciałbym, żebyśmy się wspólnie przyjrzeli nieco bliżej. Pierwsza z nich to jest taka, że powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. To moc z wysokości objawiła się i napełniła cały dom. Tak też niegdyś chwała Pańska wypełniła przybytek i świątynię przy okazji jej poświęcenia. Możesz o tym sprawdzić sobie w Słowie Bożym. Druga Mojżeszowa, 40 rozdział, 34 werset, i Pierwsza Królewska, 8 rozdział, 10-11 wersetu. Już wcześniej w Nikodemowej rozmowie Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, tak? I wiemy o tym, że
W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus Chrystus porównał działanie Ducha Świętego z powiewem wiatru. Duch tchnie dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 8 werset. Druga sprawa jest taka, że ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Oprócz gwałtownego szumu, który dało się usłyszeć, można było również coś zobaczyć. Zgromadzeni w sali wierzący ujrzeli Boże światło w postaci rozdzielonych języków, jakby z ognia te języki były, które usiadły na każdym z nich. Nie był to chrzest ogniem, lecz wyraźne świadectwo Bożej światłości i świętości, choć dane w łasce, jako że rozdzielone języki wskazywały na rozszerzanie, rozkrzewianie Ewangelii poza granice Izraela, aż do pogan. Podobnie jak szum został porównany z powiewem wiatru, z tchnieniem ducha, tak języki zostały przyrównane do ognia. Obie te rzeczy były zewnętrznymi znakami trzeciego zjawiska, które samo w sobie było niewidzialne. Mówię tu o trzeciej sprawie, którą jest napełnienie Duchem Świętym. Fragment Słowa Bożego mówi: i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Tutaj mamy chrzest Duchem Świętym. Chrzest wykonuje Pan Jezus i to jest chrzest duchem. Wypełnienie zapowiedzi Jana Chrzciciela i samego Pana Jezusa Chrystusa. Obietnica Ojca została spełniona w tym momencie. Duch Święty zstępuje z nieba, aby zgodnie ze słowami Pana pozostać z nami na zawsze, pozostać z nami na wieki. Ponieważ doszło do zjawiska zupełnie nowego, towarzyszyły temu dwa znaki. Obecność Ducha Świętego ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, Duch Święty, Boży Duch Święty, mieszka w domu, to znaczy w Kościele Bożym jako świątyni. I przecież mamy tego wyraźne świadectwo w 1 Koryntian, 3 rozdział, 16 werset oraz w liście do Efezjan, 2 rozdział, 22 werset. Prawda ta znalazła swój wyraz w powiewie, w tchnieniu ducha. Duch tchnie dokąd chce. Tak, i w tym powiewie, który wypełnił cały dom. Poza tym Duch Święty mieszka również oddzielnie w każdym wierzącym. I to możemy sprawdzić w 1 Koryntian 6,19. Co podkreślają rozdzielone języki, które usiadły na każdym z uczniów z osobna. I czwarta sprawa jest taka. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Fakt ten został zapowiedziany przez Pana Jezusa już w Ewangelii Marka 16,17. I wówczas to Jezus dał apostołom polecenie, rozkaz, zalecenie zwiastowania Ewangelii całemu stworzeniu. Od pamiętnych czasów budowy wieży Babel, ludzie starego, to jest upadłego i skażonego stworzenia, zostali podzieleni przez różne języki. W tym momencie w wielu różnych językach opowiadano, głoszono wielkie dzieła Boże, zwiastujące nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Cudowne skutki, cudowne rezultaty łaski, która w najwyższym stopniu została objawiona na Golgocie, na krzyżu Golgoty. Wszystkie narody mają teraz usłyszeć wieść, opowiadanie, głoszenie o zbawieniu, a nie tylko dotychczas uprzywilejowani Żydzi. Tym samym chciałbym zauważyć, że udało nam się wspólnie naszkicować wydarzenia, jakie miały miejsce w Dzień Zielonych Świąt, w Dzień Pięćdziesiątnicy, gdy wylany został Duch Święty
I wierzący w Pana Jezusa Chrystusa przeżyli chrzest Duchem Świętym. Dokonał tego chrztu Pan Jezus. Jest to chrzest Duchem Świętym. Chrzest ten odbył się tylko raz w historii. Tak, raz w historii. Nie jest to coś, co się powtarza, czy jakoś kontynuuje. Chrzest ten odbył się tylko jeden raz w całej historii chrześcijaństwa. Wtedy też na ziemi powstało jedno ciało Chrystusa, które nie jest przecież tworzone ciągle od nowa. Nie. Chrzest Duchem Świętym zapoczątkował co? Rozpoczęcie istnienia Kościoła. To dlatego nie czytamy nic o ponownym chrzcie Duchem Świętym gdziekolwiek w Piśmie Świętym. Każdy człowiek, który w obecnym czasie zostaje zbawiony przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje osobiście Ducha Świętego, Bożego Ducha Świętego, jako pieczęć, jako rękojmię, jako namaszczenie. Poświadcza nam to Efezjan 1 rozdział 13 do 14 wersetu, 2 Koryntian 1 rozdział 21-22. Przez to staje się jednym z członków, jednym z kamieni, jednym z członków istniejącego już na ziemi ciała Chrystusowego, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 15 werset oraz pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. I ten człowiek po zbawieniu zostaje dołączony do tego jedynego prawdziwego kościoła, poza którym nikt nie jest zbawiony. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko jedno ciało Chrystusa, do którego należą wszyscy zbawieni. Więc jeżeli ktoś jest narodzony na nowo, należy do tego jedynego prawdziwego Kościoła. Ale jeśli ktoś nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest poza Kościołem. Więc jest to ciało Chrystusa, którego głową jest Chrystus, a członkami są pojedynczy wierzący. I też jeszcze warto zerknąć na późniejsze wzmianki o chrzcie Duchem Świętym. Aż do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich chrzest Duchem Świętym był zawsze postrzegany jako wydarzenie, jako akt, który dokona się w przyszłości. Po wydarzeniu, jakie miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt, w Dzień Pięćdziesiątnicy i zostało opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, o chrzcie Duchem Świętym czytamy w Piśmie Świętym jeszcze dwukrotnie. O tym wydarzeniu jest mowa w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 16 werset oraz 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Przy czym w obu tych miejscach autor Pisma Świętego przywołuje to jedno wielkie wydarzenie z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Stąd wiemy, że wydarzenie w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, było wydarzeniem jednorazowym, raz na zawsze. W 10 i 11 rozdziale Dziejów Apostolskich znajdujemy relację o tym, jak Ewangelia została po raz pierwszy zwiastowana ludziom pochodzenia nieżydowskiego, to jest rzymskiemu setnikowi Korneliuszowi i tym, którzy byli w jego domu. Dotychczas wcześniej uczniowie Pana działali tylko w Judei, oprócz Samarii. Zanim Piotr wykonał powierzone mu zlecenie, aby pójść z Ewangelią do poganina, musiał otrzymać specjalne objawienie od Boga. Gdy potem przybył do Cezarei, śmiało zwiastował radosną nowinę ludziom pogańskiego pochodzenia. Podczas gdy Piotr jeszcze mówił, Duch Święty zstąpił na jego słuchaczy. Stało się zatem to, co miało miejsce w przypadku pierwszych chrześcijan w Jerozolimie. Byli oni Żydami, jak mówią Dzieje Apostolskie, 10 rozdział 44 werset i 11 rozdział 15 werset. Widząc to, Piotr wspomniał słowa Pana Jezusa. Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 16 werset. Z kolei w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, czytamy po raz ostatni w Nowym Testamencie o chrzcie Duchem Świętym.
bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I jak widzimy, tutaj tematem jest jedno ciało Chrystusa na ziemi, które składa się ze wszystkich wierzących teraźniejszego czasu, którzy otrzymali Ducha Świętego, oraz różnorodność członków ciała i ich zadań. Jeden duch działa w różnych darach łaski, jak to widzimy w wersecie 4. On jest również jednoczącym spoiwem, które czyni ciało tym, czym jest. Jednym sprawnie funkcjonującym organizmem. Nie chodzi tu o osobiste doświadczenia wiary poszczególnych członków, lecz o ten wzniosły i ważny fakt, we wszystkich członkach żyje jeden duch. Tak, jeden Boży Święty Duch. Jeden Święty Duch Boży. Duch Święty i łączy je ze sobą. Również i tutaj po raz kolejny dostrzegamy oba aspekty mieszkania Ducha Świętego na ziemi. W słowach i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tak, w tym słowie i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem podkreślony zostaje osobisty aspekt. Natomiast stwierdzenie wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało wskazuje na fakt, że Duch Święty mieszka w Kościele Bożym, w Zgromadzeniu Bożym, w Eklezji jako całości. W wersecie 12 ludzkie ciało zostaje przedstawione jako odzwierciedlenie ciała Chrystusa i Jego głowy. Wiele członków stanowi wspólnie jedno ciało. W wersecie 13 tego rozdziału apostoł tłumaczy, w jaki sposób powstała ta jedność, mianowicie przez chrzest w jednym duchu. Jest to jednoznaczne nawiązanie do jednorazowego wydarzenia, które miało miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy, opisanego w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. I tutaj, jak widzimy, nie ma żadnej podstawy, aby być zielonoświątkowcem lub charyzmatykiem, dlatego że Słowo Boże nie daje nam na to żadnego miejsca. Więc jeśli widzimy nauczanie Nowego Testamentu na temat chrztu Duchem Świętym, to widzimy, gdy mowa jest o chrzcie Duchem Świętym, oznacza to zawsze zstąpienie Ducha Bożego w Dzień Zielonych Świąt, czyli Pięćdziesiątnicę. W tym dniu Duch Święty, Święty Duch Boży zamieszkał w zgromadzonych w Jerozolimie wierzących i połączył ich w jedno ciało Chrystusa, którego głową jest Chrystus. Inna nazwa to Kościół Boży. Jest to wydarzenie jednorazowe w historii wszechświata. Jednorazowe, które się już nigdy nie powtórzy. Dlatego nie mogę być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem, gdyż oni tutaj w tym zakresie uczą inaczej niż uczy mnie Słowo Boże. I dzisiaj każdy, kto wierzy Ewangelii zbawienia, otrzymuje Ducha Świętego jako pieczęć i rękojmię. W ten sposób zostaje przyłączony do istniejącego już ciała Chrystusa. Ale wydarzenie to w żadnym fragmencie Nowego Testamentu nie jest określane mianem chrztu duchem. Czymś innym jest napełnienie Duchem Świętym, o którym Słowo Boże mówi w różnych miejscach, na przykład w 6 rozdziale. I jeszcze jedna ważna różnica. Charyzmatycy i zielonoświątkowcy powszechnie twierdzą, że chrzest ogniem dotyczy zbawionych wierzących. Jest to oczywiście rzecz, której nie jestem w stanie zaakceptować na podstawie Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że chrzest ogniem to jest potępienie w jeziorze ognia i siarki, zanurzenie w jeziorze i siarki po tym, gdy ktoś tam trafi. I tam nie będzie ani jednego wierzącego.
Zauważyłem już tutaj z wami, zauważyliśmy, że wspomniany w Ewangelii Mateusza 3 rozdział 11 werset i Łukasza 3 rozdział 16 werset, chrzest ogniem nie ma związku z chrztem Duchem Świętym. To są dwa różne wydarzenia dzielące się między sobą wieloma latami. Już różnica na dziś jest 3000 lat. Tak? Czyli gdyby dzisiaj Pan Jezus Chrystus wrócił na ziemię zabrać Kościół do siebie, to chrzest Duchem Świętym był w dniu Pięćdziesiątnicy 2000 lat temu, około 2000 lat temu, i będzie 7 lat ucisku w momencie, gdyby dzisiaj przyszedł Pan Jezus. Do tego dojdzie 1000 lat nowego przymierza, rozpocznie się nowe przymierze 7 lat po pochwyceniu i po tym tysiącletnim królestwie, po tysiącletnim okresie Nowego Przymierza będzie sąd Białego Tronu i wtedy ludzie będą umieszczeni w jeziorze ognia i siarki, ochrzczeni ogniem. Czyli widzimy, że na dziś odległość między chrztem Duchem Świętym a chrztem ogniem jest nie mniej niż 2900 lat. Nie chcę mi się dokładnie liczyć, ale to jest około 3000 lat różnicy. A ile będzie, zależy od tego, kiedy będzie pochwycenie. Pochwycenie może być dzisiaj i może być w dowolnym momencie. Pan Jezus Chrystus może przyjść na ziemię, zabrać nas stąd. Więc nie da się pomylić ponad 2900 lat różnicy ze sobą. Jak można to łączyć? No ale charyzmatycy i zielonoświątkowcy łączą to. Nie wiem, skąd to wzięli. Wymyślili sobie, jest to bajka charyzmatyczna, bajka ludzka, bajka światowa, a my nie powinniśmy w światowe bajki wierzyć. Chrzest ogniem odnosi się do sądu i wiecznego potępienia niewierzących. A jakie jest znaczenie wspomnianych dziejach apostolskich, drugi rozdział, trzeci werset, rozdzielonych języków jakby z ognia, które w dzień wylania Ducha Świętego usiadły na każdym z uczniów? Chociaż wyjaśniłem już uprzednio tę symbolikę, chciałbym jeszcze raz ją tutaj wziąć pod uwagę. I tutaj bardzo dużo jest nieporozumień i fałszywych wniosków. Dlatego trzeba tego unikać. Wielu jest bowiem zdania, że było to wypełnienie drugiej części zapowiedzi Jana. On będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem. To jest bardzo błędny pogląd. Pogląd ten jednak z wielu powodów jest niesłuszny. Po pierwsze, Jan Chrzciciel w swoim kazaniu nawołującym do upamiętania, do pokuty, mówi wyraźnie o dwóch przeciwstawnych sobie sprawach. Z jednej strony o owocu dla Boga, jak mówi Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 8 werset, 10 werset i werset 12, który prowadzi do wiecznego zbawienia i chwały przez to, że to jest uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż tylko przez wiarę w Pana Jezusa można osiągnąć zbawienia. Z drugiej zaś strony mówi o ogniu sądu w wersecie 7, 10 i 12. Pierwsza grupa ludzi wydająca oczekiwany owoc przez uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa otrzyma chrzest Duchem Świętym. Druga zostanie potępiona, na zawsze umieszczona w jeziorze ognia i siarki. Zostanie ochrzczona ogniem w czasie po Białym Tronie, po sądzie Białego Tronu, gdzie trafią do jeziora ognia i siarki. Co ciekawe, jezioro, jest tam użyte jezioro z ognia i siarki. Jezioro ognia i siarki. W jeziorze da się ochrzcić. Dlatego jest to powiedziane chrzest ogniem. Drugi argument. W ostatniej zapowiedzi chrztu Duchem Świętym Pan Jezus zwraca się do swoich 11 uczniów. Jak wiadomo, wszyscy z nich byli wierzący, o czym mówi nam Ewangelia według świętego Jana, 15 rozdział, 3 werset. Co ciekawe, do nich Pan Jezus Chrystus mówi wyłącznie o chrzcie duchem.
nie wspomina potępienia, bo żaden z nich nie idzie na potępienie. Podobnie jest w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 16 werset. I w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Potwierdza to wcześniejsze stwierdzenie, że w dzień Zielonych Świąt, w dzień Pięćdziesiątnicy, wierzący zostali ochrzczeni tylko Duchem Świętym, nie zostali ochrzczeni ogniem, dlatego że chrzest ogniem będzie ponad 2900 lat później, czyli po Nowym Przymierzu będzie sąd Białego Tronu, kiedy ludzie trafią do jeziora z ognia i siarki, wtedy nastąpi chrzest ogniem. Po trzecie, w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, trzeci werset. Nie jest mowa o językach z ognia, lecz o rozdzielonych językach jakby z ognia. To jest dosyć ważne rozróżnienie. Nie wyeksponowano faktu, że zstąpi ogień, bo też nie był to ogień, lecz rozdwojone języki, które usiadły na każdym z uczniów. I tylko tutaj działanie tłumacza na język polski czy na jakiś inny język narodowy, prawdopodobnie zaczynając od łaciny, spowodowało, że tam w ogóle się słowo ogień pojawiło. Więc nie wyeksponowano faktu, że zstąpił ogień, bo też nie był to ogień. Można użyć innego porównania. Lecz rozdwojone języki, które usiadły na każdym z uczniów. Już samo słowo język wskazuje na mowę. W wersecie czwartym czytamy o innych językach. Język jako narząd mowy. Tak, czyli są to już inne języki. Jedno to był język jako właśnie język, który jest związany z mową, a drugi to jest język jako narząd mowy, czyli ta część ciała, którą mówimy. Oraz język w znaczeniu lingwistycznym, czyli na przykład język hebrajski. Zarówno w języku polskim, jak i greckim wyraża to samo słowo, glossa. Moc Ducha Świętego objawiła się w przezwyciężeniu smutnych następstw budowy wieży Babel, to jest pomieszania języków opisanego w Słowie Bożym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Fakt, że były to języki rozdzielone, wskazywał na to, że Ewangelia zwraca się nie tylko do zamkniętego kręgu Żydów, lecz skierowana jest także do wszystkich pozostałych narodów. I to tak zwane mówienie językami jest kolejną rzeczą, która nie może pozwolić mi być charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Dlatego musiałem wyjść z tego ruchu, ale tym, mam nadzieję, Bóg pozwoli mi się zająć w kolejnej części. Była to druga część z serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Niech Bóg wam błogosławi.